dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Czeladzi. Zapraszam Państwa do wspólnego zobaczenia kościoła świętego Stanisława biskupa i męczennika. Pierwsza wzmianka o istnieniu parafii pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa i męczennika pochodzi z 1260 roku, kiedy wspomniany został wtedy tamtejszy kapelan Stefan. Pierwotnie istniał drewniany kościół, który przetrwał do XVI wieku, kiedy zastąpiono go murowanym. Była to gotycka, otynkowana świątynia o krótkiej nawie i dłuższym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Kościół ten po wybudowaniu nowej, okazałej świątyni w roku 1916 został rozebrany. Obecna świątynia o cechach neoromańskich została wybudowana w latach 1904-1913 według projektu Tomasza Pajzderskiego i Hugo Kudera. Jej uroczystego poświęcenia, konsekracji, dokonano 28 września 1958 roku. Dokonał tego biskup częstochowski Zbigniew Goliński. Monumentalny kościół wybudowany został na planie krzyża łacińskiego z wielobocznie zamkniętym prezbiterium oraz wieżami umieszczonymi po bokach transeptu i na skrzyżowaniu z nawą główną oraz przy wejściu. We wnętrzu na uwagę zasługuje m.in. polichromia wykonana w latach 1963-1968 przez Macieja Makarewicza oraz bogata dekoracja rzeźbiarska. W świątyni od XVII wieku istnieje kult Matki Bożej Pocieszenia. Dekret zezwalający na publiczne oddawanie czci Najświętszej Maryi Pannie w jej wizerunku wydał 5 maja 1651 roku biskup krakowski Piotr Gębicki. Kult trwał nieprzerwanie do roku 1923, a jego odnowienie nastąpiło w roku 1988 z udziałem metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka.
Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.